Adelaida urodziła się w 931 lub w 932 roku jako córka Rudolfa II, króla Burgundii. Kiedy miała zaledwie 6 lat, zmarł jej ojciec, a gdy miała 16 lat, została wydana za Lotara, króla Włoch. Dała mu córkę Emmę. Owdowiała, mając zaledwie 20 lat. Pretendentem do tronu Włoch był wówczas Berengariusz II. Uwięził on Adelaidę i chciał ją zmusić, by wyszła za jego syna. Chciał bowiem w ten sposób prawnie zagarnąć koronę włoską. Adelaida nie załamała się, a za mąż pójścia odmówiła. Zdołała też zbiec z więzienia. Schroniła się pod opiekę Ottona I, który pokonał Berengiusza i niebawem pojął Adelaidę za żonę. Dała mu troje dzieci, wśród nich jego następcę Ottona II. Papież Jan XII w Boże Narodzenie 962 roku dokonał w Bazylice Świętego Piotra uroczystej koronacji Ottona I na pierwszego cesarza Niemiec. W roku 973 Adelaida po raz drugi została wdową po śmierci Ottona I. Jej synowa, żona Ottona II i córka cesarza bizantyjskiego, Teofana, zaczęła jej okazywać jawną niechęć. Zmusiła nawet męża, żeby własną matkę skazał na banicję. Dopiero po śmierci żony Otto II przeprosił matkę. Po jego śmierci w 983 roku Adelaida stała się regentką w zastępstwie jeszcze małoletniego cesarza Ottona III. Ujawnił się w całej pełni jej zmysł organizacyjny, mądrość i roztropność, umiejętność dobierania ludzi na odpowiednie stanowiska. Wyróżniała się przy tym wielkim miłosierdziem i hojnością w przeznaczaniu dóbr na cele kościelne. Dlatego słusznie nazwano ją jedną z najwybitniejszych kobiet X stulecia. Uspokoiła królestwo burgundzkie, usprawniła administrację i finanse państwa. Korzystając z pełnego cesarskiego skarbca, wystawiła kilkanaście opactw i klasztorów. Wśród znaczniejszych wymienia się opactwa w Peterlingen, w Pawi i w Zelc pod Strasburgiem. Właśnie tu szaty cesarskie zamieniła na habit. Ostatnie lata spędziła jako mniszka, by w ten sposób przygotować się na drogę do wieczności. Zmarła 16 grudnia 999 roku. Jej imię jest wybite na odwrocie monety Bolesława Chrobrego. Od początku doznawała czci jako święta. Żywot świętej Adelaidy napisał święty Odylon, a jej kult zatwierdził papież błogosławiony Urban II, wynosząc ją do chwały ołtarzy uroczystym aktem w 1097 roku. W ikonografii przedstawia się świętą Adelaidę w stroju cesarzowej z insygniami władzy. W ręku trzyma kościół lub klasztor. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętą Adelaidę do szukania na tym świecie Twojego królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jej modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.